Tak, cześć Szanku, witajcie, witam w szkolnym vlogu. Wesoły, trochę też dużo mówienia, dużo rozmawiania. Na początku chciałbym poruszyć taką sprawę. Ja już nie mówię na salty, mówię w miarę serio. W miarę serio. Mam dwa stare pytania. Szybkie cztery. Cztery pytania. Podoba wam się moje nagrywanie? Czy podoba się, jakie vlogi robię? Czy podoba się mój kanał? Czy uważacie, że on jest fajny? Czy też i nie? Jeżeli tak, proszę pisać w komentarzu. A tak mam, wiele osób się już tu będzie dochodziło, bo czy chcę zamknąć kanał? Nie wiem, ale boję się was zapytać, jak nagrywam. To by była jedna rzecz. Ale druga, przejdziemy do 30, oczywiście nie mojej, tylko mojego brata. Bo na tym gospodarstwie, co jest jego, to jest nie moje, a co moje, to jest jego. Tak to jest. Co jest, wiecie, co jest moje, to do jego należy, a co jest jego, to do mnie nie należy, oczywiście. Ale tak zawsze jest na gospodarstwach. Klapka w tulniku zamontowana. Nie wiem, czy będzie widać. A, no i chodźcie do Biżana, bo wam pokażę, no normalnie jestem zadowolony z tego. Kury. Przecież mówimy o bydlach, o bydle dziobatym i rogatym. No i patrzę na to. Naklejka, najszybszy we wsi. Czerwona strzała, oznaka szybkości. Najszybszy we wsi, naklejki Zenox. Z drugiej strony tak samo są naklejone. Już wam pokażę. Wczoraj co było? Wczoraj robiłem przy 30. Wczoraj było wybijane to koło, bo coś tam koło chodziło. Tam też jest najszybszy na wsi. No i widzowie, teraz przejdźmy do legendy naszej, mojej, no trudno to nazwać mojej gospodarki, bo to jeszcze nie jest moja, ale kiedyś będzie. Przejdźmy do Byszty. Otworzymy, bo lepiej widać bestię. Ludziska. Bestia będzie kiedyś malowana. Kiedyś, no w zimę będzie malowała bestia. Odmłodzi się ją trochę. Oczywiście lakierem. Na zielono. Gdzie leżysz? Na zielono. To wpadłem na pomysł, że na czerwono się pomaluje pędzelkiem i będzie elegancko śmigała. Widzę, jest napis, tak? Bo oczywiście mam też naklejki do niej. I o, klapka też jest. Kurwa mać. Klapka też jest do tej czterdziestki. Tak to wygląda. Jak zamontować, to będzie problem, a niech leży. Kiedy ją tam wmontuję, jak będzie malowana. Ogólnie to tak, czonnik. A to gospodarstwo. Teraz głównie kto kurde stoi mi się kurzy, ale już niedługo jak będzie odmalowany, to ja na to nie pozwolę. No i tak, mówiłem, że będzie tutaj bydło dżobate i rogate. I tak, ziemniaki były wczoraj posadzone, nie nagrywałem, bo nie było jak. Bydło, rogate. Są nasze cztery sztuki. O, ładnie. Nasze cztery sztuki bydła rogatego. Ten nas proszę ostatnio urwał. Ten nie ma kolczyka jeden, tamten też nie ma jednego kolczyka. Ten ma dwa i tamten ma dwa. Tamten jest najwyższy, ten, a tamten jest najmniejszy. Przejdźmy teraz do bydła dżobatego. O, jest jak to wszystko. Kaczki, bydło, dżobate i po kaczkach jeszcze ktoś się zapyta, co po kaczkach, jakie nowe bydło dżobate. No to są oczywiście bojlery z bydła dżobatego. Bojlery te. To są bojlery, tak, tutaj proszę, widzicie,
chiński mur barykadowy. Zajdą go sobie tutaj za obrządek, a jest jeszcze czas. Tak samo jakby tu drzebate bojery. 10 sztuk, 10 skaczek. I kuropatwy, które stoją tutaj przed chwilą. Czekają na jedzenie. A jedzą zboże. O, ej, kurwa. Kurwa, kto to postawił tego drąga. No, ja sobie kurwa drugi mi spadł. I tak, tutaj te skoty są. Tu są, nie wiem czy widać, 4 sztuki. 4 czy 3? 3 sztuki królików. Były 4, nie wiem czy jest jednym stało. Prawdopodobnie, ale niech się przypuszczać. I tak, przejdźmy do drugiej legendy na tym gospodarstwie. Czyli oczywiście nie moim traktorem, nie mój traktor, bo mój to jest stary. Stary złom. Jak pamiętacie, w tym traktorze nie było naklejek. No to teraz są. Pozdrawiam firmę Zenox. Dziękujemy. O, Ursus. Ursus 455. Jest, jest. Wszystko jest. Nie było naklejek, ale jest. Są już naklejki. Naklejki są. No. Powiem wam tak. Co na ten temat myślę? Jak oceniam ten rok pod względem zbiorów? Ten rok oceniam pod względem takim... Nie wiem, czy ktoś oglądał filmu Agromaxa 1, ale tam dobrze powiedział, że teraz te opryski, no to nie wiadomo, z tego są produkowane. Pozdrawiam oczywiście Agromaxa. Nie wiadomo, z tego te opryski są produkowane. Mądrze powiedział. Bardzo dobrze powiedział. No i tak, pierwszy ktoś zapyta, czemu szalej było wybijane koło u 30? Koło u 30 było wybijane dlatego, że łożysko trochę skrzypiało. Musieliśmy z ojcem posmarować szmarem i takie tam ziemniaki były szalej poszerzone. Już o tym mówię drugi raz. Oczywiście teraz mam takie to was mam też, bo wiecie, że mamy 82 subskrypcja na kanale. I teraz powiem tak. Kto subskrybuje i kto ogląda i kto zostawia łapkę w górę, to ich napisze komentarz. Dobrze? No, to mi się podoba. Oczywiście ja nie mówię o tym, że ja wam każę pisać komentarze, ale jak ktoś chce, no to może napisać komentarze, tak? Też chętnie poczytam, no bo nie ukrywajmy się, przecież ostatnie 3 tygodnie, 2 dni od soboty do dzisiaj, czyli 3 dni, miałem także no kanał. Myślałem na zamknięciu kanału. No ale to wam nie zrobię, bo widzę, że się vlogi podobają, a szczególnie z moim bratem. Więc jak chcecie, żeby mój brat nagrał jeszcze wam coś, na to starczy tutaj 10 łapek w górę, może 9 i nagramy. No nagra. Może też, że z moim udziałem, ale on będzie nagrywał. No zobaczymy jak to będzie. Nie wiadomo, bizon stoi. Już niedługo, już w czerwcu. No pod koniec czerwca. Będę się za niego sprzątał, czyścił. Vlogi też jakieś wlecą. Jak w czerwcu, wiecie, że lipiec, środek lipca to jest już muczenie. Bliżą w tym roku, w tamtym roku choćby za linię. W sumie to jest bliżą legenda. Tutaj też pisałem już wideo, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Ursula 330. Dobrze mi napisał, że jest... jak on to napisał? Trytytka i żołaca i spawala to podstawa gospodarki. No, dokładnie. Bez to by się nie było. No i co ja jeszcze mogę ludziom powiedzieć? Ktoś się pytał o sadzarkę. Sadzarka 1996 rok produkcji, tak wygląda sadzarka. Za to długo mówić. Ty czekaj, bo ukradli mi pająka, kurwa. Pająka, a tu jest pająk, dobra. Musiałem mi pająka ukradć, kurwa. No i dobra, tam nie będę przychodził. Dużo gadania, ale taki ten vlog. No i teraz co, no? Będzie bronowanie, też się nagra. Bronowanie. Też się nagra radrenie.
traci szalokoszy. I teraz zobacz, mam pytanie. Chcecie szalokoszy w rok, czy szalokoszy z muzyką? Taki, że... Bo to będą na dwa zestawy. Dwie rotacyjne. 40 w końcu się do czegoś przyda. Oczywiście zielony. No to piszcie, czy chcecie vloga, czy muzykę. Jeżeli vlogasza, piszcie. Jeżeli muzykę, piszcie hashtag muzyka. Zrobię się muzykę z jakąś fajną. Doda. I tak mówię. No i mam dla was challenge. Do końca, jak myślę, od dzisiejszego dnia do końca maja 100 szubów. Damy radę? 100 szubów. To nie jest dużo, wyzwanie brakuje. No niewiele. A 100 szubów równa się specjalem przejażdżkała Ursusem. Ja prawdopodobnie tym, albo tamtym i tamtym, albo nawet tym gigantem na polu. Ale to jeszcze nie wiem. Wiele osób się pytało. Było dżubate, opowiedz o tym. No było dżubate, to co, hodujemy. Głównie to dla siebie, tak? Mają zboża i to i tamto. Bojlerio to trzymamy też, wiecie, kto ma bojlerio, to ten wie. Ale bydło rogate, no co mogę powiedzieć o tym bydło rogate? No to bydło rogate to idzie po nas sprzedać teraz. Te bydło rogate jest w takim stanie, że no jest też, no to pół roku grzesz ma. Niektóre te bydła. Ten też wysoki, ładna sztuka. Ten też jest wysoki. Jeszcze nie zagrażają. Tamte to w ogóle nie ma logów. To jest byle przejebanie go złapać. Ale trudno. A, no i... Tak, co ja tu mogę dalej mówić jeszcze. No. O tym powiedziałem, o tym, że 40 czeka malowa. Ja też powiedziałem, co? Usiądę się na takim... No taki patrzcie, że trzyma kaczki i dzisiaj jestem sam w domu. Mamy godzinę jakąś 12 na oko. Bo ja po lekcjach zdalnych. No i tak to wygląda, tak to wygląda. No tak to wygląda. No to tam wam jeszcze mogę mówić, jest 12 minut. Trochę pogadamy. Wiadomo. O, na koguty. Dwa się zebrały. Ciepło jak szkurczy byk, sucho, deszczu nie ma. Co to będzie z tymi zbożami, to ja nie wiem. Chodź, patrz na to. Anga. Tam piją, tam jest gołąb, którego trzeba zlikwidować. Co ja mogę powiedzieć, no? Kogut zapiał, to chyba na zakończenie. I jak będzie, to miało być zakończenie. Co ja mogę mówić? Kogut. Reproduktor. Kurczę. Na razie kurczę nie ma. Na razie. To jest kogut, kurwa. Kurwa, jest 10-15 kogutów kupię. Kurwa, to załamę. Tak się kiedyś stanie. Dobra, nie siadłem o tym więcej. Tak, no i co ja mogę mówić? Ja będę kończył. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam Dziela. Pozdrawiam innych. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkich pozdrawiam. A, no i jeżeli chcecie, żebym kogoś pozdrowił na odcinku, to wprowadzę taką zasadę. Od 1 do 5 osób pisać w komentarzach. Będę pozdrawiał, pisał co mam nagrać, bo wiecie, te same vlogi, może to jakaś akcja inna, nie związana z gospodarką, piszcie, bo też takie, nie wiem, jeżeli chcecie obiad wspól, no to będzie lipa, może bratu dam, żeby nagrał obiad wspól, bo ja to tak średnio z domu mogę wyjść, epidemia, to się mówi trudno, mówi się trudno, kocha się, jak to się sami mówi. Jeśli chodzi o ten film, to jest mój ulubiony film. Gdzie o rolnictwie. Bardzo fajny. Czasami jest mi też pośmiech, czasami
sami pomyślmy, co tak jak wam mówię, ja przyszłość chcę wiązać z gospodarką. Mechanik. Będę na kierunek mechanika, bo zostały mi dwa to podstawowe. Ale kierunek mechanika to rozwijał. Jak wpadł na taki pomysł, że no jak ciężko będzie odnowiona, jak się coś nauczę o mechanice, to trochę się przy niej porobi, powymienia rzeczy. Taki plan przyszłość właśnie, jak chcę wiązać z gospodarką. Wiecie, jak to się mówi, jak chcę to... Nie będę tego powtarzał, bo zaraz sam powiedział hejty, ja powtarzam od innego youtubera. No, ale no, powiem tak, jak się zażyło trochę już tego wiejskiego klimatu, tego paliwa we krwi i ropy i szybkiej jazdy na niektórych polach i naprawy, no to już wiecie, jak to się mówi. Jak to powiedzieć? Ojciec się stara, dokupował nowe maszyny, dokupował. Zaczął od konia i fulmanki i skończył na 30. Zaczynał od snopowiązałki, skończył na 3 bizonach. I tam jest drugi. Da się, wszystko się da. Wiadomo. Stał ręcznie, skończył na siewniku. I tak jak się to mówi, czy ojciec zaczął, żeby to nie przypadło, trud włożył. I on trud właśnie włożył. I ja pracę, no bo tylko pobudować, maszynować. To też było do jego wyczyn i szedę, naprawdę patrząc z perspektywy syna gospodarza, no że to jest tak jakby nie do opisania, bo wiecie, ja się urodziłem w 2008 roku, za dużo nie pamiętam, brat trochę może kiedyś coś opowiada, właśnie się go zapytam, jakby dzisiaj przyjechał wcześniej z roboty. Czy chciałby nagrać takiego vloga, coś poopowiada, jak to było za jego czy pomagał tacie, w ogóle wiecie jak to było. No ale tak jak mówię, tata zaczął, a my z bratem, tata powiedział nam to na pół odpisze. Przedtem to byłoby nie porówno, prawie miał tylko 2 traktory, a teraz jest porówno 3x3. A co nie porówno, bo nie nadal mam 2 traktory. Czekajcie, obrzydzicie? Tak, tak i tak. No, mam po 2 traktory plus bizon. No i się daje. No, ale jeszcze trzeba chwilę poczekać. Chwilę. 6 lat jeszcze trzeba poczekać. Ale za 4 lata już. Za 4. No jo. Za 4 lata już my będziecie mogli widzieć w polu. Jako traktorzysta pełnoprawny, bo się robię prawo jazdy. Żeby ta epidemia ustała. Ale módlmy się, żeby tak było. Ja też ja nie będę przedłużał, idę też jeszcze do domu, wypić herbatę, odpocząć chwilę, coś się będzie tutaj robiło na podwórku. Więc co, trzymajcie się serdecznie, żeby was koronawirus nie złapał. No i co, trzymajcie się, na razie, cześć!